Film omawia, w jaki sposób można w szybki i prosty sposób w oprogramowaniu TrueTopSBoost przygotować program na podstawie plików DXF, które zawierają w sobie nie pojedynczy data, tylko zawierają obraz arkusza już ułożonego, obłożonego detalami. W tym przypadku arkusze są narysowane w taki sposób, że ramka zewnętrzna arkusza jest narysowana w kolorze białym. Detale natomiast narysowane są w kolorze czerwonym. Import takiego pliku nie przyniesie spodziewanego efektu. Geometria DXF, która pozwoli uzyskać możliwość szybkiego przygotowania programu, musi spełniać kilka warunków. Po pierwsze, wszystkie kontury, które mają podlegać obróbce laserowej, muszą być narysowane w kolorze białym, jeżeli chodzi o obróbkę typu cięcie. Natomiast elementy, które mają być grawerowane, powinny być narysowane kolorem żółtym. W związku z czym można w pierwszej kolejności takiego DXF-a załadować w module design oprogramowania TrueTopSBoost i dokonać tam modyfikacji kolorystyki, wygładzenia konturów oraz zamknięcia nieciągłości w konturach zewnętrznych. Natomiast w omawianym przypadku, w którym będziemy za chwileczkę przetwarzać 15 tego typu plików DXF, posłużono się skryptem, którego zadaniem jest przetworzenie plików DXF na format GEO. Podczas tego przetwarzania następuje właśnie zmiana kolorystyki, wygładzenie oraz domknięcie konturów, a następnie pliki GEO są ponownie konwertowane na format DXF, który jest potrzebny do wykonania operacji na poziomie TrueTopSBoost w zakresie importu danych arkuszy. Skrypt bazuje na aplikacji konwertującej, będącej częścią oprogramowania TrueTops. Jest to aplikacja tcconf, która wywołana z odpowiednimi parametrami pozwala uzyskać to, co za chwileczkę zobaczymy na ekranie. Uruchamiam w tym momencie skrypt konwertujący i widzimy, że w pierwszej kolejności tworzone są pliki GEO, a następnie, jeżeli popatrzymy sobie tutaj na datę modyfikacji plików, zostały wygenerowane na podstawie plików GEO pliki DXF. Jeżeli teraz obejrzymy sobie zawartość pierwszego arkusza, widzimy, że zgodnie z zapowiedzią został przetworzony w taki sposób, że wszystkie kolory zostały zamienione na kolor biały. Co dalej się wykonuje z tymi plikami? Otóż z poziomu oprogramowania TrueTopSBoost dla określonego, dowolnie wybranego detalu, który w tym momencie stanowi tylko element pomocniczy, tworzymy zadanie układania dla wybranej maszyny, określając po drodze, jaki arkusz będziemy wykorzystywać, i naciskamy przycisk otwórz. Otwiera się moduł, który się nazywa TexonCAD, w którym to module widzimy pusty arkusz, na którym miałby być obrabiany, wzięty pierwszy z brzegu detal. Nas ten detal tak naprawdę w tym momencie nie interesuje, był on tylko potrzebny do tego, abyśmy mogli rozpocząć procedurę programowania. Korzystamy z funkcji importuj arkusz i z katalogu z plikami przykładowymi, będącymi efektem naszego przetwarzania. Ładujemy pierwszy z brzegu arkusz,
który jest automatycznie przez TrueTops Boost przetwarzany w taki sposób, że wyodrębnione są z niego wszystkie detale. Co więcej, detale, które są identyczne, są również prawidłowo rozpoznawane. Tutaj na przykład określonego detalu mamy 9 sztuk. Import arkusza, ponawiamy. Wczytujemy kolejne detale. Pojawia się kolejny arkusz. I powtarzając tę operację, możemy doprowadzić do tego, że będziemy mieli program przygotowany dla wszystkich zaimportowanych plików DXF. W takiej sytuacji arkusz, który był pierwotnie utworzony przez system, przestaje być potrzebny, możemy go usunąć. Dla arkuszy, które zostały zaimportowane, naciskamy przycisk obróbka wszystkiego. Możemy wejść i obejrzeć szczegóły wybranego arkusza, powrót do przeglądu wszystkich arkuszy i ostatnią operacją, która nam pozostaje do wykonania, jest stworzenie programu NC. W przypadku pytań lub problemów prosimy o kontakt, wysyłając mail na adres tops@pl.trumf.com. Dziękuję.